Szanowni Państwo, drodzy pracownicy, Łabędy, wszyscy Szanowni Państwo. Od blisko dwóch lat mamy do czynienia z permanentnym atakiem na polską granicę. Tylko w tym roku to było ponad 16 tysięcy prób przekroczenia granicy w sposób nielegalny przez imigrantów, których Łukaszenka i Putin ściągają do Polski. Próbują ściągnąć do Polski, próbują przepchnąć za polską granicę. Ale teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi. Po co to zrobili? Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską straż graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Ale przypuszczalnie będą starali się też przeniknąć do Polski. Udając nielegalnych imigrantów, będą starali się do Polski przejść, przeniknąć, a to stwarza dodatkowe ryzyka. Ryzyka związane z bezpośrednią bliskością z Białorusią, z Rosją stają się coraz bardziej wyraźne. Drodzy rodacy, obóz Prawa i Sprawiedliwości bardzo często wskazywał na ryzyko, na zagrożenie wiążące się z agresywną polityką rosyjską. Tymczasem nasi przeciwnicy polityczni, Platforma Obywatelska chciała się dogadać zawsze z Rosją taką, jaka ona jest. To cytat, uwaga, z Rosją taką, jaka ona jest. Albo cytat z Tuska, który już po ataku Rosji na Krym, na Donbas w 2014 roku powiedział, że dopóki on rządzi, to Polska nie będzie krajem koncepcji antyrosyjskiej. Nie będzie krajem koncepcji antyrosyjskiej. Szanowni Państwo, przypominam te słowa, ponieważ mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym człowiekiem, z bardzo niebezpieczną formacją polityczną, która ręka w rękę z Niemcami zgadzała się na budowę tego sojuszu rusko-niemieckiego opartego o gaz, opartego o współpracę gospodarczą. Widzimy, do czego to doprowadziło. Dziś w Niemczech nie brak głosów, że to właśnie tamta współpraca doprowadziła do wojny, doprowadziła do tych gigantycznych zagrożeń dla całej Europy, zagrożeń dla bezpieczeństwa. Przestrzegaliśmy przed tym cały czas, ale nie tylko przestrzegaliśmy. Staramy się budować siłę polskiej armii, modernizować polską armię i budować, odbudowywać siłę polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jestem dzisiaj już po rozmowie z panią prezes, z kierownictwem, z panem prezesem Chwałkiem, którzy dużo mówili mi o potencjale rozwojowym i wiem, że w ślad za tymi słowami pójdą czyny, pójdzie kapitał, pójdą konkretne, bardzo konkretne inwestycje. Ale nie możemy przymykać oka na to, co robiono z Bumarami, co robiono z tym zakładem, wspaniałym zakładem, wspaniałej tradycji tu w Gliwicach na Śląsku przez lata rządów Platformy Obywatelskiej. Szanowni Państwo, ich zaklęcia to wyprzedaż, restrukturyzacja, wygaszanie przemysłu. Wystarczy popatrzeć na dane, wystarczy popatrzeć na fakty, co robili ci niebezpieczni ludzie w zakładach takich jak Bumar Łabędy. Produkcja tutaj miała być wygaszona. Co byłoby na tych halach? Zastanówmy się, drodzy rodacy, co tutaj by było. Pewnie ściągnęliby odpady z Niemiec i tutaj by sobie składowali właśnie w Gliwicach śmieci z Niemiec. Ale nie pozwoliliśmy na to. I zrobimy wszystko, aby przed Bumarami była bardzo dobra przyszłość. Pokazaliśmy, że jest to możliwe. Bo kto podpisał kontrakty na chociażby remonty T-64?
właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości na serwisowanie T-64? Kto podpisał kontrakty na serwisowanie, na naprawę czołgów Leopard, które już pierwsze tutaj jadą? Myślę, że jak powiem, że w ciągu kilku godzin albo dni dosłownie tutaj się pojawią, to jestem przekonany, że tak właśnie będzie i można będzie to sprawdzić. Pierwsze czołgi, które będą tutaj remontowane, bardzo ważna rzecz, za pieniądze donatorów z zagranicy, duńskich, holenderskich, kanadyjskich donatorów. Będą tutaj dodatkowe miejsca pracy, dodatkowe kompetencje. Ale oczywiście to nie wszystko, bo przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pracownikom z Gliwic, że wielki plan budowy krabów tutaj właśnie będzie miał swoje miejsce w Gliwicach. Aby tak się stało, potrzebne będzie przekazanie hal przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wczoraj kontaktowałem się z premierem Sasinem właśnie dokładnie w tej sprawie i mam jego obietnicę, że w krótkim czasie to zostanie zrealizowane. Sam tego bardzo skrupulatnie dopilnuję. Dodatkowa inwestycja łączna, jak dzisiaj rozmawialiśmy tutaj z kierownictwem PGZ-u, to ponad 800 milionów złotych właśnie na kraby. Szanowni Państwo, kraby, kraby i jeszcze raz kraby. To są znakomite armatochaubice, które sprawdzają się dzisiaj na polu walki, na które zamówienia składają nie tylko Ukraińcy. Mamy zamówienia z wielu innych kierunków, ale potrzebujemy także na nasz własny użytek i dlatego tutaj w Bumarze ta produkcja będzie z całą pewnością bardzo wzmocniona. Szanowni Państwo, dbamy o interes Polski. Dbamy o interes polskich pracowników, polskich zakładów pracy. Nie pozwalamy zamieniać ich na składowiska odpadów. Te wielkie, wspaniałe hale, które znają pokolenia pracowników, znakomitych pracowników, którzy mają swoje kompetencje przekazywane, można rzec, z pokolenia na pokolenie. I wiedzą doskonale, że te kompetencje są bezcenne. Ja to wiem, że właśnie kompetencje polskich pracowników, inżynierów i projektantów, pracowników liniowych na coraz bardziej nowoczesnych liniach technologicznych, to jest bezcenna wartość. My tę wartość uratowaliśmy przed zniszczeniem, dosłownie zniszczeniem, jak w Stalowej Woli, tak i tutaj miały one ulec zniszczeniu. Dzisiaj one się odbudowują. I dzięki pieniądzom zabranym przestępcom podatkowym, tym, którzy hulali sobie jak wiatr po dzikich polach w czasach Platformy Obywatelskiej, dzięki tym pieniądzom dzisiaj jest cała polityka społeczna, infrastrukturalna, ale także dzięki tym pieniądzom mamy właśnie możliwość odbudowy potencjału takich zakładów jak tutaj w Gliwicach. To dla nas niezwykle ważne zadanie, które realizujemy. Jesteśmy w jego trakcie. Tych kontraktów, które już podpisaliśmy, nie da się pominąć. To najlepszy dowód na to, że to nie tylko słowa, to czyny. Czyny, które zmierzają ku temu, aby polski przemysł zbrojeniowy był jednym z najnowocześniejszych w Europie, to jeszcze jest droga przed nami. Ale właśnie w ślad za pieniędzmi, za tymi kompetencjami, które udało się uratować, będziemy taki przemysł budowali. Najsilniejsza armia lądowa w Europie i silny, kooperujący z innymi przemysł zbrojeniowy. To jest nasz cel i ten cel będzie zrealizowany. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. Teraz jest czas na zadawanie